Żadna szkoła, dom rodzinny ani praca nie są w stanie przygotować chłopa na naturalny stan permanentnego kaca. Gdy czterdziestkę taki chłop na karku ma, taki kryzys co się zdarza w średnim wieku, suchej nitki nie zostawia na człowieku. Pora już odejść, pora już odejść, pora już wstąpić na ostatni życia schodek. Bo skoro dalej tak ma być, że mam się męczyć po raz tycz, lepiej od razu ubrać frak, strumnie położyć się na wznak, przybić od środka gwoździe dwa. I voilà! Gdzieś się podział maratończyk i atleta, każdy chłop przypadek ten z autopsji zna. Na koszuli jeden X na każdy etat, a etaty taki chłop ma zwykle dwa. Kryzys w średnim wieku swe odciska piętno i dla serca groźne staje się półpiętro. Pora już odejść, pora już odejść, pora już wstąpić na ostatni życia schodek. Bo skoro dalej tak ma być, że mam się męczyć oraz styć, lepiej od razu brać frak, w trumnie położyć się na znak, przybić od środka gwoździe dwa. I voilà! Jeszcze warto tu poruszyć temat kobiet. Każdy chłop przynajmniej kilka w życiu znał. Ile było ich, przypomnieć trudno sobie. Coraz trudniej, choćby taki chłop i chciał. W tym aspekcie kryzys więc nie szarpie duszy. A jak szarpnie, wtedy żona ją ogłuszy. Pora już odejść, pora już odejść, pora już wstąpić na ostatni życia schodek. Bo skoro dalej tak ma być, że mam się męczyć oraz tyć, lepiej od razu brać frak, trudnie położyć się na wznak, przybić od środka gwoździe dwa. I voilà! Tylko pamiętać trzeba jeszcze, by kombinerki albo kleszcze trzymać na wyciągnięcie ręki, bo gdy umilkną marsza dźwięki i gdy z nad trumny znikną trudnie, a żona drzemkę sobie utnie, wyciągnąć cicho gwoździe dwa i voilà!